Cześć, jestem Jarek i poprowadzę Was Flash, skrót newsów, ciekawostek i plotek ze świata horroru z ostatniego tygodnia. Zapraszam. Fresh meat. 18 marca zmarł John Carl Butler. John był legendą efektów specjalnych. Pracował m.in. na planie Koszmaru z ulicy Wiązów 4, Halloween 4, Zza Światów czy Ghoulies. Jak donoszą internetowe źródła? Przegrał walkę z rakiem w wieku 66 lat. Kolejna informacja na temat filmu opartego na hiszpańskiej legendzie. La Llorona, płacząca kobieta. Przerażająca zjawa uwięziona między niebem i piekłem, skazana na okrutny los, który przypieczętowała własnymi czynami. Jak donosi serwis Bloody Disgusting, producenci, którzy przedstawiali film publiczności podczas South by Southwest, potwierdzili, The Curse of Llorona oficjalnie dołączyło do filmowego uniwersum obecności. Dlatego też symboliczne jest, że w kolejnej odsłonie ukazała się nam ponownie postać ojca Pereza. Reżyserią zajął się Michael Chavez, odpowiedzialny również za obecność 3. Premiera 19 kwietnia tego roku. Pozostając w uniwersum obecności. Trzecia część serii o Annabelle. Warner Bros. Ujawniło nowy tytuł filmu. Annabelle Comes Home wraz z krótkim teaserem. Tym razem Ed i Lorraine Warren zabierają Annabelle do miejsca, w którym nie będzie mogła już siać spustoszenia, czyli do ich pokoju z artefaktami. Jak się jednak okazuje, zło czyhające w pokoju przebudza Annabelle, której nowym celem jest 10-letnia córka Warrenów. Premiera 28 czerwca. Horror musical, czy według Was to dobry pomysł? Nowy Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Scenariuszem i produkcją zajął się Alexander Ginellaris, który ma na koncie m.in. scenariusz do Birdmana. Wszystko wskazuje na to, że straszny klasyk trafi do kin w formie musicalu. Czyżby szykowała nam się nowa teoria spiskowa? Disney przejmuje wszystko. Aktualnie mówi się, że wkrótce Disney będzie właścicielem ciebie, mnie i prawdopodobnie wszystkiego i wszystkich. 19 marca oficjalnie ogłoszono, że przejął większość 21st Century Fox. Lista wykupionych firm producenckich jest długa. Dla nas, fanów gatunku, najważniejsza jest jednak informacja, że korporacja jest teraz właścicielem Aliena, jak i Predatora. Czy możemy się spodziewać wersji Family Friendly franczyzny? Czekamy na rozwój sytuacji. Michael Rooker, zawarcie z potworami. Aktor wystąpi w filmie pod tytułem Monster Problems, wyprodukowanym przez 21 Labs, czyli ekipy od Stranger Things. Rooker zagra Clyda, eksperta myśliwego, który uczy Joela, jak przetrwać apokalipsę w świecie pełnych morderczych potworów. Do obsady dołączyła również Ariana Greenblatt. Film uważany jest za potencjalną franczyznę. Przedstawiona obsada drugiego sezonu Castle Rock. Tim Robbins wraca do świata Stephena Kinga jako Reginald Pop Merrill. Zobaczymy go na ekranie razem z m.in. Lizzie Kaplan jako Annie Wilkes, Garethem Hedlund i Elsie Fisher. Fabuła będzie opowiadać o waśniach między dwiema rodzinami w czasie, kiedy początkująca psychopatka dokonuje swojej pierwszej zbrodni w mieście. Za produkcję ponownie odpowiada J.J. Abrams. Toksyczny mściciel powraca i ma reżysera. Będzie nim Michael Blair, który zajmie się również scenariuszem. Legendary Pictures nabyło prawa do klasyka w zeszłym roku i zaczęło przygotowywać remake. Zaangażowani w produkcję będą również Lloyd Kaufman i Michael Hertz, którzy reżyserowali oryginał z 1984 roku. Plotki o Mrocznej Wieży w postaci serialu potwierdzone. Produkcją zajmie się Amazon. Fabuła nie będzie powiązana z filmem z 2017 roku i będzie się skupiać na przeszłości Rolanda. W ramach silnego powiązania z książkami Kinga dowiemy się, w jaki sposób został rewolwerowcem. Poznamy jego pierwszą miłość i misję oraz starcie z Człowiekiem w Czerni. W roli Rolanda zagra Sam Strike, a Człowieka w Czerni Jasper Pacoman. To wszystko na dziś. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie w komentarzach znać, co myślicie. Czy według Was nowa Annabelle jest jeszcze w stanie nas czymś przestraszyć? I czy cieszy Was informacja na temat Mrocznej Wieży w postaci serialu? Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się mrocznie.